Dobrze, a więc witam wszystkich serdecznie, tych, którzy to przybyli bardzo licznie, bardzo wam za to dziękuję. Tym, którzy przybyli zupełnie o trzeźwym ciele i umyśle, dziękuję jeszcze bardziej. Cieszę się, że o tak późnej, nieludzkiej, konwentowej porze sala jest pełna. I cóż, ja nazywam się WTF Apok, w cywilu jestem znany jako Adam Podlewski, jestem założycielem, współzałożycielem Warszawskiego Towarzystwa Fantastycznego Wykrot, redaktorem literackim internetowego czasopisma Creatio Fantastica, więc jeżeli siedzą tu z nami jakieś młode talenty literackie, to zapraszam do wysyłania do nas swoich opowiadań. Ja je selekcjonuję, wink wink. No, a w cywilu jestem doktorem historii i to nam się zaraz przyda w tych naszych atomowych muminkach i w ogóle końcu świata. A dzisiaj chciałbym z wami się podzielić pewną straszną myślą, której byłem świadom, tak przeczuwałem już od wczesnego dzieciństwa, ale dopiero niedawno stwierdziłem, że tak, to jest to, że nie jestem sam, nie jestem jakiś dziwny. Inni ludzie też to dostrzegli. Małe trole i wielkie boom, czyli muminki jako powieść postapokaliptyczna. I apokaliptyczna, i katastroficzna, i wszelaka. Bo zaraz chciałbym wam zaproponować spojrzenie na bardzo dobrze znaną historię, opowieść, książkę dla dzieci, jako opowieść niezwykle poważną, dotykającą najgłębszych tutaj poziomów ludzkiego jestestwa, najgłębszych tutaj poziomów naszego współżycia społecznego, a także sięgającego nawet po metafizykę, po wręcz eschatologię. Cóż, oczywiście jest coś takiego, jak... czy możemy zamknąć drzwi, bo jest głośno, czy nie? Ale okej. Oczywiście większość z was poznała muminki, bo jak rozumiem... Dobra, inaczej. Czy ktoś tu nie zna muminków jako takich? Czy ktoś... Uważaj, czy komuś nie czytano w dzieciństwie tej książek, tudzież nie widzieli tego naszego, tego francusko-japońsko jakiegoś tam serialu animowanego. Okej, są odważni, to znaczy, nie wiem, może są wśród nas inne takie osoby, ale się nie przyznają. W każdym razie, ja muminki poznawałem sukcesywnie tak od 6 do 9 roku życia. Miałem to szczęście, że mam młodszego brata i że tak powiem, rodzice nam czytali dłużej, bo zawsze była wymówka, że mogą czytać mojemu młodszemu bratu. Więc dobrze poznałem cały cykl kilkukrotnie, ale już za pierwszym razem czułem, że coś z tym światem jest nie tak, że on jest strasznie smutny. I nie chodzi tutaj o jakieś tam Dolina Muminków w listopadzie, że to już w ogóle ostatni płomiec gaz i nic się nie dzieje, tylko to jest taki smutny już od początku, od samym założeniu. To jest po prostu najmroczniejsza opowieść o końcu świata, jaką kiedykolwiek poznałem. Jakaś tam droga McCarthy'ego, lol, co to w ogóle w porównaniu. Bo to jest po prostu zamaskowanie tego niezwykłego egzystencjalnego smutku w takiej pięknej, cukierkowej, bardzo graficznym obrazie. I właśnie o tym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Tak, no i oczywiście kto się spóźnił, ten niech pamięta, że WTF.pl, jak Warszawskie Towarzystwo Fantastyczne Wykrot. Codzienna porcja propagandy jaszczurów z kosmosu. Lajkujcie nas, śledźcie nas. Tak, jeżeli ktoś jest z nami zainteresowany, to jeszcze kolejna kryptoreklama. Przepraszam sekundę. Wolfsung. To nie my, a w każdym razie jeszcze nie my. Ale zainteresujcie się Wolfsungiem, bo to ogólnie... Fajny system RPG i fajna marka, którą powinniśmy promować, bo to poszło na angielski, na niemiecki, więc teraz Polska, nie? Czy tam teraz Slavia. Ale tak, antologia opowiadań ze świata Wolfsunga, których co prawda mnie tu nie ma jeszcze, bo będę w drugim tomie, ale tak, po pierwsze jest tu jeden koleś z WTF-u, Zbyszek Szatkowski. Karolina, czy jesteś w tym tomie? Ten drugi. Dobra, drugi będzie jeszcze lepszy, bo tam będzie Karolina i ja, ale już pierwszy się nieźle zapowiada, bo jest właśnie Szatkowski od nas z WTF-u, więc zatroszcie się o to, bo to jest naprawdę, naprawdę mocna rzecz. I druga sprawa, tak już, jak już wspominałem, Creatio Fantastica, czyli to jest periodyk internetowy, w którym jestem recenzentem, ale także selekcjonerem tekstów do publikacji prozy, więc jeżeli ktoś chciałby się tu zrealizować jako młody, obiecujący autor, debiutant to i półdebiutant, to zapraszamy, naprawdę. Skontaktujcie się z nami, nie gryziemy tak mocno i to jest dobra rzecz, żeby tak rozpocząć swoją przygodę z wielką literaturą. Ale teraz wracamy. To było wesołe, smutek. Tak. A nie, to jest smutek 2, bo to jest
Ojej. Inaczej, prawdę powiedziawszy, robiłem tę prezentację, kiedy jeszcze myślałem, że przyjmą też mój drugi punkt programu. Ale nie bójcie się, bo to jest punkt programu, który został już raz wygłoszony w wersji beta na ostatnim Kopernikonie, nie, na ostatnim Falconie, tak więc można go znaleźć tam na WTF.pl o 10 najgłupszych sposobach, na najmniej prawdopodobnych sposobach na koniec ludzkości. I też właśnie pracując nad tą gawędą wpadłem na to, że muminki, znaczy nie, że jeden z najgłupszych sposobów, ale ogólnie to mnie przywiodło do tej tematyki takiej apokaliptycznej. Zresztą na WTF jest dużo rzeczy, bo my jesteśmy wesołymi ludźmi, więc czekamy końca świata z niecierpliwością. No dobra, ale teraz wracamy do naszej Doliny Muminków, a właściwie do twórczyni całego cyklu, całej sagi, czyli Tove Marika Jansson, żyjąca w latach 1914-2001. Finka, oczywiście Finka, ale co ważne, Finka szwedzkojęzyczna, znaczy należąca do tej mniejszości językowej, ale jakby absolutnie związanej z Finlandią, z tym krajem, też się jako taka identyfikująca. Właśnie bardzo znana autorka, ale nawet gdyby nie napisała Muminków, ona też by była znana jako malarka i ilustratorka. Ona malowała wiele rzeczy, też ilustrowała w prasie szwedzkiej, znaczy fińskiej, szwedzkojęzycznej i fińskojęzycznej, bo właściwie to rysunek to nie jest wielkim problemem. Na razie to jest niezwykle fascynująca postać, już poza wszystkimi innymi aspektami osobowości i twórczości, to jest osoba bardzo rozdarta i to rozdarta na wielu, wielu różnych poziomach. Znaczy właściwie żyjąca między dwoma światami. Znaczy od początku, od wczesnej młodości zdradzała takie zdecydowane sympatie lewicowe, taki postępowy światopogląd generalnie, obiektywnie postępowy światopogląd, no ale z drugiej strony gdzie żyła? Żyła w Finlandii, która ledwo po prostu jakimś cudem odzyskała tę niepodległość i przed II wojną światową cały czas drżała o zachowanie tej niepodległości. Musiała ją zresztą bardzo tutaj z wielkimi ofiarami bronić w latach 40. W każdym razie z jednej strony ma te jakieś własne przekonania, własny jakiś światopogląd, powiedzmy ogólnolewicowy, no a z drugiej strony widzi ten Związek Radziecki, który w teorii miałby być jej realizacją jej wszelkich marzeń, jej wszelkich tutaj poglądów na świat, no a okazuje się wielkim takim strasznym potworem czyhającym, aby zniszczyć jej kraj, żeby po prostu zanihilować Finlandię. No a z drugiej strony ma te bardzo tutaj społeczne, postępowe poglądy, zresztą jako jedna z pierwszych takich znanych osób w fińskim życiu publicznym żyła w takim otwartym, publicznie znanym związku lesbijskim, a także też się angażowała w wiele innych tak zwanych postępowych spraw, a z drugiej strony w swojej twórczości opiewała tę Finlandię taką, można powiedzieć, sielską, swojską, no na sposób tradycyjny. No, dzisiaj to by pewnie feministki mocno przetrzepały skórę za tą mamusię Muminka, która generalnie zmywa, robi konfitury i klepie po głowie Muminka i to jest jej jakby cały heroizm. Nie, oczywiście, że nie, ale wedle dzisiejszych standardów to ona by tam się znalazła na cenzurowanym gdzieś między Frondą a Ojcem Ryzykiem i generalnie to jest ten problem. Znaczy takiego wyraźnego rozdarcia pomiędzy tym jakby światopoglądem deklarowanym czy jakimś takim spekulatywnym, no można powiedzieć operatywnym, to znaczy takie, no można powiedzieć, bardzo tradycyjna estetyka, umiłowanie tego starego, dobrego trybu życia, który no i sama w pewien sposób czuła tę pewną sprzeczność gdzieś tam pod skórą się czającą. I teraz przyjrzyjmy się jej twórczości związanej z Muminkami i nie będziemy mówić o wszystkich częściach cyklu. Będziemy mówić o tych najważniejszych, je właśnie wyboldowałem, te, które nas najbardziej interesuje. I oczywiście pierwszy to jest Małe trolle i Duża powódź, czyli to takie opowiadanie, które później zostało rozwinięte do powieści Lato Muminków. To jest pierwsze wydanie w 1945 roku. Oczywiście Kometa nad Doliną Muminków, to jest 1946 rok i pewne później dodatki w 1968 roku. W Dolinie Muminków 1948 rok. Pamiętniki Tatusia Muminka 1950 rok. Lato Muminków, bardzo ważne, 1954 rok. Zima Muminków, także bardzo ważne, 1957 rok. No opowiadania z Doliny Muminków to
będą się przejawiać gdzieś tam w tle. Tatuś, Muminka i Morze, oczywiście 65 rok, no i Dolina Muminków w listopadzie, rok 70. I właśnie te najważniejsze, najbardziej nas interesujące tytuły to są Kometa nad Doliną Muminków, Lato Muminków, Zima Muminków, Tatuś, Muminka i Morze, Dolina Muminków w listopadzie. No i tak, Kometa nad Doliną Muminków to jest dzieło, które, jak wiecie, jest o zagładzie. Pozornie unikniętej przez Muminków i przez ludzkość. Ale zastanówmy się. Tutaj pójdźmy za tym tropem zaproponowanym przez George'a Schoenfielda w History of Finland's Literature, gdzie po prostu sugeruje wprost, że jest to opowieść spowodowana z tym wielkim strachem przed zimą atomową, czyli w ten Fallout Winter, Nuclear Winter. I jakby tutaj ta interpretacja Schoenfielda jest dla mnie bardzo ważna z punktu widzenia tejże analizy. Więc zapamiętajmy, że to jest 46 i to wydanie jakby uzupełnione 68 rok. I teraz tak, chciałbym na potrzeby tej naszej gawędy sporządzić taką prosty timeline, i jakieś takie chronologię związaną z tymi historiami o Muminkach. No i tak, mamy oczywiście umowny rok, jeden przed impaktem, na Ziemi widoczna jest kometa i rozpoczyna się akcja komety nad Doliną Muminków. To trochę trwa, bo przecież jakby samo przejście, te bardzo niskie komety, to jest sama końcówka tejże powieści. No i rok zerowy, kiedy kometa zawadza o górne partie atmosfery ziemskiej, i rozpoczyna się proces, który roboczo nazwałem utratą. Utratą atmosfery, ale nie tylko. No i oczywiście w tych pierwszych latach, w roku zerowym, pierwszym i drugim, czasu utraty, to są w miarę sielsko opisane wydarzenia w Dolinie Muminków, ogólnie w tych krótkich tekstach. Co jest istotne, tatuś Muminka, który w kilku miejscach zdradza się ze swoją, on jest taki cwany grapa. To znaczy oczywiście chwali się, że wszystko wie, ale wiadomo, to jest taka postać trochę komediowa, on naprawdę jest taki, niby wie wszystko, ale nic nie wie, ale to jest taki twist, on naprawdę wie dużo więcej. On przeczuwa dużo więcej. On po prostu sobie zdaje sprawę, że to już koniec, że niebawem wszystko pójdzie w cholerę, więc taka już ukryta melancholia tego tatusia Muminka pcha do skupienia się na jakimś podsumowaniu swojego życia i patrzy w przeszłość i właśnie spisuje swoje wspomnienia gdzieś pomiędzy rokiem zerowym a rokiem drugim, czas utraty, równolegle z wydarzeniami opisanymi w zbiorze w Dolinie Muminka. W drugim roku, lato drugiego roku po impakcie, to jest oczywiście wielka powódź opisana w Lecie Muminków. Zima z drugiego, to nie w zależności od interpretacji, to może być, możemy przesunąć tą chronologię o rok w przód, czyli to jest albo zima z roku trzeciego, drugiego na trzeciego, albo z trzeciego na czwartego. To jest nienaturalna zima, w której bardzo wiele dziwnych zjawisk klimatycznych, i też biologicznych, począwszy od tego dziwnego medycznego stanu Muminka, który się budzi ze snu zimowego, czy po prostu nie może zapaść później w sen zimowy, pomimo starannego napełnienia brzuszka igliwiem. To jest też przejaw tych właśnie dziwnych zjawisk, które się dzieją podczas tej niezwykłej zimy. I mamy już rok trzeci i czwarty, albo wedle alternatywnej chronologii czwarty, piąty, kiedy zaczyna początek wielkiego poruszenia i migracji. Wydarzenia opisane w opowiadaniu z Doliny Muminków, o niej nie będę mówił dużo, ale pamiętacie, że tam się dzieje dużo dziwnych rzeczy. Do Doliny Muminków przybywają różne takie stwory w różnych ilościach i o nich też sobie powiemy później. No i wiosna piątego roku, albo szóstego, kiedy tatuś Muminka już zbiera do kupy wszystkie wskazówki, wszystkie takie poszlaki dotyczące tego, co się dzieje, dochodzi do wniosku, że Ziemia nieuchronnie traci tę atmosferę, że za chwilę nastąpi absolutny kolaps społeczny. Już nie mówię nawet o takiej fizycznej zagładzie ludzi, ale mam do czynienia z tatusiem Muminka, który przeczuwa, co się będzie działo i co robi? Zabiera swoją rodzinę z daleka. Oni chcą po prostu uciec z tego lądu, który z tego właśnie jakiegoś układu społecznego się wali, zaraz o tym powiemy więcej, i zabiera ich na łódkę i sobie płyną na wyspę, aby dobrze, żeby tam
przynajmniej przeczekać ten okres wielkiego poruszenia związanego z utratą. No oczywiście jesień 5 roku, to jest Dolina Muminków, staje się schroniskiem uciekinierów ze stref dotkniętych utratą, czyli wszystkimi tymi negatywnymi zjawiskami klimatycznymi związanymi z utratą znacznej części atmosfery ziemskiej. No i właśnie tutaj Dolina Muminków w listopadzie, o której też sobie opowiem całkiem sporo. I teraz zastanówmy się nad naturą tego wielkiego kataklizmu. Od razu przypominam wam, że Janson nie miała wykształcenia fizycznego, astronomicznego, nawet nie miała jakiejś bardzo wielkiej erudycji dotyczącej literatury science fiction, więc ona sobie wymyśliła pewien model, który no, nie jest zbyt realistyczny i nawet w jej czasach, no, w tych latach 40. już był w pewien sposób sfalsyfikowany przez... Znaczy, no nie sfalsyfikowane, bo nie walnął na żaden meteoryt, ale rozumiecie. Znaczy, konsensus naukowy co do efektów uderzenia dużego ciała niebieskiego zakładał nieco inne skutki, niż ona przedstawiła w opowieściach o muminkach. No ale wyobraźmy sobie kometa, asteroida, no Janson w szczegóły się nie wdawała, no coś dużego i tam świecącego z ogonem, to by sugerowało kometę, ale... Nie tak łatwo jest znaleźć kometę, zwłaszcza chętną do walnięcia w Ziemię, ale to takie drobiazgi. No właśnie, przelatuje tuż obok Ziemi i zahacza o górne warstwy atmosfery. Posiada dość energii, żeby wyrwać znaczną część atmosfery, ale wciąż wychodzi ze studni grawitacyjnej, przynajmniej tak to wygląda Ziemi, ale być może, co nie jest już pokazane w samej książce, ale są pewne delikatne takie podpowiedzi, że to mogło się stać, uderza w Księżyc. Tak, no i mamy tutaj ten taki bardzo prosty schemat. Mamy tutaj tę kometę, która się zbliża do Ziemi, wchodzi w atmosferę, jakiś tam jest, ma na tyle dużą energię, że nie rozpada się w atmosferze, a właśnie przechodzi, pozornie wyrywa się i z atmosfery, i pozornie ze studni grawitacyjnej Ziemi, no ale najprawdopodobniej gdzieś tam uderza w Księżyc. No i oczywiście domyślamy się, że Janson nie miała wielkiej wiedzy dotyczącej tego typu zjawisk fizycznych, więc mogła założyć, że coś takiego jest możliwe, że to wielkie ciało niebieskie wchodzi w atmosferę ziemską i się nie rozpada od tego oporu, a także ma dość energii, żeby później się jakoś z tej studni wyrwać. I właśnie kiedy czytam kometę nad Doliną Muminków, to właśnie jest ten Eliot po prostu. This is the way the world ends, not with a bang, but a whimper. No, mamy do czynienia z pewną taką zagładą, ale taką zagładą, no w lądku zero to się mówi half-baked. Znaczy taką zagładą, ale właściwie nie wiadomo o co chodzi, nic się nie stało i nawet oni nie są pewni właściwie co się stało, gdyż to jest same końcówki komety. Mamusiu, szepnął Muminek. Czy Ziemia już uległa zagładzie? W każdym razie jest już po wszystkim, odpowiedziała mama. Może nawet zostaliśmy zgładzeni, ale tak czy inaczej wszystko już minęło. I wydaje mi się, że to jest ten moment, to jest złe ujęcie, znaczy no nie ma wielu ujęć tego Titanika, który już uderzył, poszorował dnem o tą górę lodową, ale jeszcze płynie, pomimo że nabiera wody, a orkiestra nadal gra. I tylko niektórzy sobie zdają sprawę, że nie, tak już długo nie będzie, no niestety idziemy na dno. I właśnie, i czytając już teraz kometę nad Doliną Muminków, nie mogę się odpędzić od tego skojarzenia mickiewiczowskiego, czyli te wspaniałe, no nie przekład, ale ta trawestacja, taka adaptacja Darkness Byrona właśnie w przekładzie Mickiewicza, ten fragment tej umierającej ziemi, gdzie nikt nie myślał o kości i o ciału pogrzebie. Chudy się karmił, jedząc chudszego od siebie. I o tych chudszych będzie w późniejszych częściach tejże sagi. Ale mamy tutaj do czynienia z pewnym bardzo takim znaczącym epizodem też samej końcówki komety, kiedy pamiętacie, że Włóczyki miał ten, nie wiadomo co, jakiś eliksir, jakiś olejek, który podobno od duszków ziemi miał chronić przed spaleniem. I to właśnie tak Ryjek się zastanawiał, najpierw Muminek chciał ich wszystkich uratować, ale potem Ryjek miał plan B, rzecz jasna, jak to zwykle Ryjek. I naprawdę można przejść bezpiecznie przez ogień, jakby się było nasmarowanym tym olejkiem, spytał Ryjek, szeroko wytrzeszczając oczy ze zdumienia. Można, odparł Włóczyki. Dlaczego mówisz to dopiero teraz? Wykrzyknął Muminek. Jeśli naprawdę tak jest, to wszyscy się uratujemy, bo jak przejdzie kometa, to wystarczy, że weźmiemy trochę... Ale mnie już nic sprawić nie zostało, poinformował zmartwiony Włóczyki. Kilka razy ratowałem różne rzeczy z płonących domów, nie wiedząc przecież, że no i tak została odrobina na dnie butelki. A może by wystarczyło dla małego zwierzątka wielkości, no powiedzmy takiej wielkości jak ja, zapytał Ryjek.
włóczyki mu się przyjrzał. Może, odpowiedział. Ale chyba nie ogon. Ogon musiałby się spalić. To jest właśnie doskonała, taka dość ukryta, ale dla tego wnikliwego czytelnika widoczna metafora, co Jansson chce nam powiedzieć. To znaczy, że zagłada jest nieunikniona. Nic z tym nie zrobimy. Możemy przedsięwziąć pewne środki zaradcze, no ale niestety ten ogon musi się spalić. A później się okazało, że dużo więcej niż ogon, bo cała planeta umiera. Ale jest możliwość takiej krótkotrwałego zaradzenia, przynajmniej na tym bardzo małej skali, gdyż ryjek jest takim symbolem samej Doliny Muminków, krótkotrwałego zaradzenia tym wszystkim strasznym rzeczom związanym z zagładą. I teraz tak, mamy Lato Muminków, czyli wielka powódź w Dolinie Muminków, która jest oczywiście początkiem zmian klimatycznych. Czy to związanych z samym naruszeniem swoistości atmosfery ziemskiej, czy z naruszeniem orbity Księżyca. Na tyle istotnej, że mamy do czynienia z rozechwianiem klasycznego, tradycyjnego, powiedzmy naturalnego cyklu pływów morskich. Dobra, już nie łapmy Jansson za tam szczegóły techniczne, gdyż ciężko sobie wyobrazić taką zmianę orbity Księżyca, żeby to spowodowało jednorazową wielką powódź w Dolinie Muminków, ale podejrzewamy, że tak to sobie wyobrażała. Ale przypomnijcie sobie, co właściwie się dzieje przez większość tej opowieści. Znaczy, nasi bohaterowie pływają po dolinie na czymś, nie wiedzą co to jest, później się okazuje, że to jest teatr. Z czym wam się to kojarzy? Znaczy, to jest dość takie oczywiste, że jest to związanie tej postapokaliptycznej sytuacji z jakimś artefaktem dawnej cywilizacji. Teatr. Teatr to jest symbol wysokiej kultury, wielkiej, sprawnej organizacji społecznej. Społeczeństwa, które jest na tyle zasobne, na tyle bogate, że może się skupić na takich potrzebach duchowych. A tutaj ten teatr, zwieńczenie właśnie tych wysokich potrzeb, tego społecznego superego, jest sprowadzone do tej pierwotnej roli szalupy ratunkowej, czegoś, co pływa. I niektórzy przeczuwają koniec mniej lub bardziej świadomie i kurczowo trzymają się form cywilizacji. Policyjny pościg w paszczaka, czyli utrzymanie ładu prawnego, można uznać za taką bardzo rozpaczliwą próbę ratowania, co się da. Znaczy po prostu jak ten nieszczęsny Kostner jako liston wysłani w przyszłości, lol. Ale generalnie trzyma się tak rozpaczliwie tych form dawnej cywilizacji, próbując bronić, co się da. Po prostu jak te Brotherhood of Steel z Fallouta, gdzie im się to kończy, sypie się im ta technologia, ludzie dziczeją, ale oni trzymają się kurczowo swoich starych form, gdyż w tym widzą, czują się strażnikami tego starego świata, jak ci właśnie strażnicy miejscy w Pompejach, którzy dotrwali na swoim stanowisku aż do momentu, gdy lawa ich właśnie pogrzebała. No i z drugiej strony mamy Tatusia Muminka i dramat Narzeczone Lwa, czyli próba rozpaczliwego trzymania się do tych kulturowych form cywilizacji, do czegoś z jednej strony związanego z teatrem oczywiście, ale także próba ocalenia tego kwiatu, tego co jest najcenniejsze w tej wysokiej cywilizacji, która właśnie ginie w tym świecie, który właśnie błyskawicznie stacza się do barbarzyństwa. Ziwa Muminków. I to właśnie taki... Natura wciąż szaleje, niektórzy przeczuwają koniec, Muminek nie może spać i to mi się też kojarzy, kojarzy z tym, z Dylanem Thomasem, a zwłaszcza z tłumaczeniem dokonanym przez niestety nieobecnego tutaj Macieja Sprzęgaja, właśnie bodajże czwarta zwrotka, starcy, chorzy, ślepi już, chcą wiek trzymać bóle swe. Klną na nadchodzący mróz. I po prostu to jest takie skojarzenie oczywiste, które związane jest w mojej głowie z Muminkiem. Z jednej strony Muminek też jest takim trochę freudowsko, szuka tej śmierci, ale z drugiej strony on też walczy, to znaczy nie może się z tą perspektywą pogodzić i pokazuje, że właśnie trzyma się tego życia, afirmuje to życie w taki sposób dość głupi, ale wyrażający jego strach, nie taki typowy fizyczny, ale wręcz metafizyczny strach właśnie o ten gasnące światło w przypadku tej zimy. No i zima atomowa, ale do tego wrócimy. Ale co jest jeszcze bardzo istotne w Zimie Muminków? To jest postać Inka. Ink to jest ten taki psiak, nie wiadomo jaki, który w pewnym momencie postanowił zostać wilkiem. Upraszczam, ale tak to mniej więcej było. I właśnie w tej finałowej scenie, kiedy już kończy się wątek Inka, to właśnie Ink właśnie bierze do lasu, chce się spotkać z tymi wilkami, tam zdjął wełnianą czapkę, rzucił ją w powietrze i tak dalej, ale wilki nawet nie spojrzały na czapkę. I nagle Ink zrozumiał, że się pomylił. To nie byli jego bracia i z nimi nie można było się bawić.
Można było tylko zostać zjedzonym i co najwyżej zdążyć jeszcze pożałować, że się postąpiło jak osioł. I to jest właśnie taka idealne starcie tych dwóch światów, tego świata wysokiej, wydelikaconej cywilizacji, który nagle jest postawiony naprzeciw tego brutalnego świata natury. Niezwykłej takiej oswojonej, ale tej natury szalejącej, natury umierającej, która jest z jednej strony taka bardzo londynowska, taka bardzo witalna w sposób brutalny, a z drugiej strony jest szalona, to znaczy przekracza te swoje dawne bariery, dawne ograniczenia. No i to wszystko jest w tym wątku Inka widoczne. Zresztą sam Ink został ostatecznie uratowany przez paszczaka narciarza, który reprezentuje tę cywilizację wysoko rozwiniętą, dobrze zorganizowaną, ale z drugiej strony bardzo nieświadomą tej zagłady. Znaczy tam sobie paszczak na nartach zasuwa przez dolinę i gwiżdże na Inka i w ten sposób go ratuje. Nawet nie wie, co się wokół niego dzieje. I nie zdaje sobie sprawy z tej wielkiej watachy wściekłych wilków i nie zdaje sobie sprawy, że ten jego świat piękny umiera. Tak. No i oczywiście mamy to do czynienia z takim bardzo połączeniem tej afirmacji życia z tymi destruktywnymi ciągutkami u Inka i ten Todden Strip Inka też mi się w pewien sposób skojarzył jako druga strona właśnie tego londynowskiej afirmacji życia dzikiego, jako tego życia prawdziwego, właśnie tego Bucka, który w pewien sposób poznaje prawdziwe zwierzęce życie dopiero kiedy umiera. No oczywiście to jest może dostępne dla psiego bohatera Londona, ale niekoniecznie dla tego śmiesznego, chudego Inka w moherowej czapeczce. Tak, ona chyba jest moherowa jeszcze zanim stało się to modne. Dobrze, ale teraz idziemy dalej. Tatus, Muminka i Morze. No bo oczywiście to takie ten skojarzenie tutaj nasze do wesela, niech na całym świecie wojna, byle wyspa nam zacisna, byle latarnia spokojna. No właśnie, wyspa to azyl, miejsce na tyle spokojne, że umożliwia dotrwanie, no może nie przetrwanie tej katastrofy, bo to nie ma na co czekać, znaczy ziemia umiera, ale być może da się w jakiś w miarę spokojny i bezbolesny sposób dożyć do końca tego naturalnego życia tak długo, jak to jest możliwe, jak warunki fizyczne na to pozwalają. No i z dala od tego horroru na zewnątrz, czyli te właśnie takie, krótko mówiąc, wyspa to jest schron 13 z Fallouta. Znaczy mamy do czynienia z tą niewielką elitą, która zdołała się zamknąć w tym azylu, nie w nadziei, że jakiś, że nie wiem, wojna sobie pójdzie, skażenie sobie pójdzie, ale że jest jakaś chociaż cień szansy na przetrwanie, przynajmniej przetrwanie dłużej w tym ciepełku wyspy, slash ciepełku schronienia. No i oczywiście mamy w Tatusiu, Muminka i Morze te rzeczy dziwne, bo natura zdaje się wariować, to już widać od kilku lat. Nienaturalne cykle roślinne, niepokój zwierząt, no być może z powodu utraty atmosfery zwierzęta już czują, no a także jest ta buka, się pojawia jako bardzo ważna postać. Nie wiadomo, jak się pojawia na wyspie. Nie wiem, czy to jest jedna buka, czy to jest po prostu są buki, czy buka to jest jakiś pomiot zbiorowy, no nieważne. Ale mamy do czynienia z jednej strony z taką groźną wizją, ale można to interpretować w sposób no, bardziej tutaj podniosły, bardziej metafizyczny i niosący chwilę nadziei. To znaczy no, mamy te fragmenty, no, można powiedzieć, prorockie. No, tutaj akurat fragment z Izajasza, właśnie ta wizja jakiejś harmonii, bo ta natura szaleje, czasami w groźny sposób, jak te wilki, Ink i to, co się dzieje w Dolinie Muminka, ale czasami w taki sposób no, pozytywny, taki wręcz nienaturalny w sensie święty, w jakiś sposób przebóstwiony. Trzymam tą bukę, taka siła natury, która powinna być niszczycielska, która stara się zaprzyjaźnić z Muminkiem. Po prostu jak tutaj no właśnie będzie mieszkał wilk z jagnięciem, a part z koźlęciem legać będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dałem tłumaczenie księdza wujka, bo ono jest apokaliptyczne over 9000 i wiadomo, że je trzeba w takiej sytuacji stosować. Ogólnie je trzeba stosować, ale to inna sprawa. Więc mam do czynienia z jakąś rzeczą niesamowitą, z zaburzeniem tego cyklu naturalnego, ale albo w ten mroczny, smutny sposób, jak na lądzie, albo w ten sposób lepszy, weselszy, jak właśnie gdzieś tam na wyspie. No i oczywiście ta cała powieść jest przepełniona różnymi symbolami, różnymi odnośnikami, które są tak uniwersalne, że Jansson mógł sobie w ogóle nie zdawać sprawy, że umieszcza je w swoim dziele, ale wydaje mi się, że jednak sobie zdawała. No to jest oczywiście ta światło na krańcu świata, bo mi się kojarzy z płytą My Dying Bride, ale ogólnie chodzi o
o jakiś symbol nadziei, ale nadziei w burzy, więc mamy tutaj tę latarnię, która jest takim nowożytnym kolosem rodyjskim, no ale mamy także ten symboliki latarni, przepraszam, symbolikę latarni jako ostatniego bastionu cywilizacji, ostatniego bastionu porządku, wysokiej entropii, bo światło, no światło daje nadzieję, światło w burzy to daje wybawienie, ale także funkcja latarni, taka w społeczeństwie, no powiedzmy średnio i wysoko zaawansowanym technicznie, to jest pewien porządek, że wprowadzamy porządek w ruchu statków i to jest pewien gwarant, czy pewna oznaka dobrej organizacji społecznej i pewnego poziomu rozwoju technicznego. Kiedy latarnia zgaśnie, to już po prostu ostatni płomień gaśnie, to już nie mamy nic, bo latarnia jest tym symbolem naszej dobrej organizacji, naszej cywilizacji. A tymczasem, co się dzieje na lądzie? Znaczy, rodzina muminków sobie zwiała na wyspę, zostawiając wszystko w dolinie muminków tak, jak jest. I zostawiając to przeczucie zagłady. No właśnie, poznajemy bardzo wielu nowych, takich no, dziwnych bohaterów, którzy co robią? No, żyją w tym domu, na właściwie resztkach tej całej cywilizacji, reprezentowanej przez dom muminków i te wszystkie, no tam drewutnie, tę kabinę nad brzegiem, no w każdym razie te wszystkie relikty, powiedzmy, cywilizacji i na nich, no właśnie, gnieżdżą się nowi ludzie. I można powiedzieć, że to jest wskazanie na taką apokalipsę pomniejszą, taką cykliczną, gdyż ta powieść bardzo mi się kojarzy traktuję ją, interpretuję jako pewne metaforyczny opis dziejów ludzkich, no i opis no, nie średniowiecza, ale tych wieków mrocznych tuż po upadku Cesarstwa Rzymskiego, kiedy następuje jeszcze przed tym jakby średniowiecznym odbudowaniem klasycznej cywilizacji. Mam do czynienia z takim kilkoma wiekami absolutnego marazmu niskiej entropii, zupełnego rozłażenia się wszystkiego, no, czas wędrówek ludu, nie ludów, nic, nie wiadomo co się dzieje, ale to jest bardzo istotne i bardzo istotne dla Doliny Muminków w listopadzie. To jest ta postawa tych nowych ludzi, tych barbarzyńców, tych Hunów, tych Słowian, tych Węgrów, którzy przychodzą na resztki tejże dawnej cywilizacji, próbują sobie ułożyć życie i oni znajdują no właśnie artefakty, jakieś resztki po wspaniałej cywilizacji muminków, po tym starym, klasycznym świecie. I co robią? Idealizują je. Oczywiście świat muminków, ta Dolina Muminków jeszcze za starych, dobrych czasów nie była idealna. Była dobra w tym sensie, że reprezentowała pewną działającą, dość wysoko zorganizowaną, dość dobrze pomyślaną cywilizację, no ale nie była w żaden sposób rajem, jakąś utopią. Ale w oczach tych ludzi, w oczach tych nowych przybyszów, oczywiście, że była. Jest to idealizacja tego starożytnego świata, która najlepiej się objawia w tym wątku Tofta, czyli tego małego chłopca, który sobie zaczął wyobrażać, że tak naprawdę on jest członkiem rodziny muminków i że jak muminki wrócą z wyspy, to go przyjmą do rodziny i on będzie jakby ich tutaj synem tatusia i mamusi muminka i tam bratem muminka. W każdym razie buduje sobie idealny obraz tejże rodziny muminków, w tym, znaczy jakby symbolicznie tak jak ludzie tych wieków po upadku Cesarstwa Rzymskiego budowali sobie idealny obraz cywilizacji helorzymskiej i po prostu tego utraconego świata gdzieś tam w tej wielkiej katastrofie. No i właśnie jest ta ostatnia scena z Doliny Muminków w listopadzie, gdzie Toft idzie nad morze i jemu się wydaje, że widzi łódź. Ale moim zdaniem tylko jemu się wydaje. Znaczy to są no może nie takie haluny z niedożywienia, choć może też, bo nie wiem jak tam było z ich żywieniem, ale że to jest taki wrzucony taki twist właśnie postapokaliptyczny, że już się wydaje, że wszystko będzie dobrze, no a wiemy, że nie będzie dobrze, bo co z tego, że załóżmy, że mu się nie wydaje, że nie ma halucynacji, bo naprawdę rodzina muminków wraca. I co? To nie naprawi atmosfery. Cały czas pana to umiera, więc nic z tego nie będzie. No i tutaj muszę zacytować Jana Bogdakowskiego, czyli mojego ulubionego recenzenta popkulturowego, który w pewnym forum stwierdził, że lubię jesień, jest taka prawdziwa, wszystko gnieje i umiera. Jan Bogdakowski, 2012.
No i właśnie wydaje mi się, że mniej więcej o tym jest, jest ta Dolina Muminków w listopadzie, ale nie tylko o tym. Bo teraz wracamy do samej autorki i jej, no powiedzmy, światopoglądu. Kolejna sprawa związana z tym wielkim niepokojem, wielkim rozdarciem u samej autorki. To znaczy Dolina Muminków w listopadzie jako obóz świętych. Hatif na Towie to oczywiście uchodźcy. Jansson nie chciała pisać o tym wprost z powodu pewnych zasad politycznych i metapolitycznych, które wyznawała. I oczywiście Hatif na Towie są biali. Ale oni nie są biali. Tak naprawdę to jest taka prefiguracja no właśnie tych obcych ludów, imigrantów pozaeuropejskich, którzy no ona nie mogła o tym pisać, nie chciała o tym pisać. To zapewne była z jej strony jakaś forma autocenzury, że starała się w ten sposób zamaskować te swoje ksenofobiczne lęki, no bo stworzyła tych hatifnatów, którzy no z jednej strony właściwie nie wiadomo kim są, nie są przyłapani na żadnym tutaj brutalnym akcie czy takim fizycznym zagrożeniu, niszczeniu tego świata Muminków, ale z drugiej strony nigdy nic nie wiadomo. Generalnie oni, ich jest dużo, to o nim wiemy, podróżują cały czas, więc nigdy nie wiadomo kiedy na nas spadną, kiedy przybędą do Muminków i lepiej ich unikać. To znaczy generalnie bohaterowie czują przed nimi lęk, unikają ich, to akurat w serialu animowanym było dobrze pokazane, gdzie Paszczak wielokrotnie miał problemy z hatifnatami, gdzie on po prostu uciekał tam przed nimi, oni go gonili, ale to jest w materiale książkowym, to znaczy taka bardzo delikatna, zafalowana, no nie sugestia, ale takie pytanie, co będzie? Po prostu czy ta wielka katastrofa nie spowoduje absolutnego kolapsu ekonomiczno-społeczno-wszelakiego, który nie tylko nie wykończy nas w sposób fizyczny, że nagle nie będziemy mieć atmosfery, albo uschną wszystkie, cała kukurydza, jak nie wiem, jakimś Interstellarze czy coś takiego, ale wcześniej już przyjdą ci dziwni, ci obcy i no, to jest już sytuacja tego materialnego niedostatku. Będziemy musieli z nimi walczyć o zasoby, które z każdym dniu się kurczą. I być może nawet widać to w słowotwórstwie. To znaczy chata to jest jakiś zamęt, no jakieś tutaj określenie czegoś właśnie nieokreślonego po szwedzku, a jak to jest fnafnat, to jest przepływać, czy no jakby tutaj wędrujący, płynący zamęt. No kto wędruje i sieje zamęt? No nie mogę tego powiedzieć, ale ci straszni imigranci, którzy właśnie przychodzą zabrać nam nasz chleb, nasze igliwie i w ogóle, i naszą ziemię. I więc to jest rzecz straszna, o której ona nie mogła pisać wprost. No i właśnie na zakończenie, że nie z hukiem, a z pufem właśnie kończy świat, bo dobra literatura apokaliptyczna i postapokaliptyczna niemal zawsze dotyczy człowieka. No czasem w relacji do Boga, czasem w relacji do samego wnętrza człowieka, czy do innych ludzi, ale zagłada jest w pewien sposób esencją humanizmu. No właśnie ludzie w pewien sposób pokazują, że żyją w tym momencie, kiedy kończą żyć, kiedy ich życie jest zagrożone i to jest no, okazja, żeby pokazać pokazać chociażby temu czytelnikowi, kim tak naprawdę są istoty ludzkie postawione wobec wyzwania, czasami tego największego wyzwania, jakim jest śmierć. Dziękuję. Dobra, teraz stop. A teraz proszę podnieść rękę, kto wziął mnie na poważnie tę prezentację. Okej, czyli trolling wyszedł, ale tak 2/10. Bo posłuchajcie, co mnie przekonało, żeby zajmować się takim kretyńskim, po prostu takim głupim tematem? Zmianka tego kolesia, tego Amerykanina, który się chyba całe życie nie ruszył z Kalifornii. Gdyż co on napisał? Zastanówcie się, co on napisał. On napisał, że Zima w Dolinie Muminków, czyli powieść napisana w 1946 roku, wyraża strach przed zimą atomową, przed Fallout Winter, czyli pewnym zjawiskiem, które już wcześniej było postulowane, ale tak naprawdę w obiegu takim wyobrażeniowym nie istniało przed rokiem 1957, kiedy został opublikowany raport amerykańskiej armii dotyczących no takich domyślnych zagrożeń związanych z zimą, znaczy ogólnie z wojną atomową i stwierdziłem, że kurczę, no ten koleś chyba bardzo chciał zdobyć profesurę, zrobić tam, tak wiem, jakąś tam habilitację, czy on nie ma, ale chciał zdobyć ten tenior
I myślał, i tak myślał, zima to jest świetna, na pewno dzięki temu będę bardzo modnym postmodernistycznym badaczem. A nie przyszło mu do głowy, że generalnie w Finlandii jest zimno. I do napisania historii o zimie, tak jest odwieczne prawo natury, jak mówią klasyk po prostu w misiu. No, nie trzeba zimy atomowej, żeby zostać natchniętym na napisania historii o zimie generalnie, która jest dziwna, ale bez przesady. I wydaje mi się, że poza taką wartością tutaj... ogólną wesołością, którą mam nadzieję, że mnie trochę zbudziłem, to jest taka przestroga dla wszystkich humanistów, żeby pamiętali, że te wszystkie nowe, modne fale, ta cała postmodernizm, dekonstrukcja i tak dalej, to jest fajna rzecz, ale to jest jak pisanie po prostu historii z archiwum SB. Znaczy, generalnie jeżeli dekonstruujemy rzeczywistość i na wszystko patrzymy przez pryzmat takiej hermeneutyki podejrzenia, to skończymy jak ci historycy, którzy uznają, że wszystko... że trzeba opisywać świat przez pryzmat policjantów, którzy łapią jakichś złodziei albo przestępców. Bo policjant, jak będzie chciał złapać tego przestępcę, to go się dopatrzy wszędzie i będzie go wszędzie ścigał. To jest jak ten paszczak, jak te w ogóle wszystkie paszczaki z powodzi, z lata w Dolinie Umników. Więc to jest dobre czasami, ale trzeba naprawdę uważać, bo jak się popuści te wodze naszej naukowej wyobraźni, to czasami dojdziemy do takich pierdolet, jak właśnie ta zima w Dolinie Muminków, która jest prefiguracją zimy nuklearnej. Jeżeli się okaże tak, że naprawdę wyzwiemy na jakimś sensie spirytystycznym duch Jansson, to trzeba jej jakiegoś retronobla fizycznego dać, bo naprawdę kobieta bez wykształcenia ścisłego wpadła na to 11 lat wcześniej przed tutaj zespołem najtęższych głów amerykańskiej armii, więc trzeba tak już uhonorować. No. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. No i dziękuję wszystkim i zapraszam na wtw.pl.